Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj polecimy sobie tym oto samolotem. Tak jak mam ulubione czołgi w World of Tanks, tak mam ulubione samoloty w War Thunderze. I oprócz Kobry są to właśnie te oto samoloty, czyli BF-109 F4. Dla mnie bardzo fajnie, ponieważ można równocześnie dwoma latać. I przed wprowadzeniem tego patcha po prostu sobie tam odblokowałem chyba za złoto na tym moim właściwym koncie, bo to jest konto prasowe. I po prostu czasami sobie nimi latam. Zobaczycie, o co chodzi. Główna zaleta to jest potężne uzbrojenie, natomiast teraz są w trzeciej erze te samoloty. Kurczę, tak troszeczkę. Zobaczymy, jak będzie je wywalało. Podobno zostały też znerfione. I niestety, znaczy znerfione, został zmieniony model lotu, tak brzmi oficjalna nota, i mi się nimi lata o wiele gorzej. No ale zobaczymy. Wezmę, zaraz zobaczymy, czy tutaj mamy wykupione. Tak, mam wykupiony dodatkowy lot. Bierzemy do boju. Mało samolotów jest na trzeciej erze. No ale na drugą byłyby zbyt mocne, no właśnie. No zobaczymy. Samoloty typowe, wykorzystujące energię do ucieczki, czyli staramy się wzbić na jakąś tam wysokość i następnie od razu spadamy na gościa. No i cóż, jeżeli nie uda się nam atak, to nie kręcimy się z nim, oczywiście, tylko od razu uciekamy do góry. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się to zaprezentować. Jest coś, atak na cele naziemne Azja, oby nie było mgły. Nie cierpię, kurczę, tego, jak jest mgła. A chyba tak może być. Jeżeli będzie, to wzbije się ponad nią i spróbujemy może jakiś bombowiec ustrzelić. Jest to rewelacyjny samolot do niszczenia bombowców. Biorę od razu do boju. No i zobaczymy, jaka pogoda. Uwaga. Pewnie było napisane, ale nie zwróciłem uwagi. No właśnie. Słuchajcie, lata mi się o wiele gorzej. Jakoś tak. Kurczę, nie wiem. Zobaczymy, co ma przeciwnik. Może ja się tutaj trochę wzbiję. Prędkość spada, ale zobaczcie, że wznoszenie jest naprawdę potężne. Nie przepadam, szczerze mówiąc, za tą mapką. W nowej łacie chyba dodano także boty. Ja na przykład bardzo lubię na arkadówkach, ponieważ można sobie poćwiczyć. Ok, silnik zarżnąłem. Ale to jest arkadówka. Teraz sprawdźmy, co przeciwnik ma. Nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Być może będzie to najdziwniejsza bitwa. Co, oni jeszcze nie wybrali samolotów, czy co? Czy zrezygnowali? Może mi ktoś wytłumaczyć, o co tu chodzi? O, już się zaktualizowało. Nie wiem, może coś z internetem? Kurde. Jaki to ja mam ping? Gdzie to jest ten ping? Ping 135, to jest słabo. Dobra, jest Cobra, jest Spitfire, jest Tu-2. Spróbujemy. B-25, no nie, to jest lepszy cel. Spróbujmy. B-25. Do tego nadaje się ten samolot, co wam pokazuję teraz. Obym tylko mógł... Okej, od razu odbijam w górę. Gdzie on jest? Tam. Więc ja od razu... Oj, 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 ale mnie wykręcił. Okej, no ale to jest B-25, on na pewno nie będzie szybszy. Dawno już to nie grałem. Zobaczcie, co się z tym dzieje. Samolot zniszczony. Oczywiście teraz nabieram wysokości. A, już! Już sęp przyleciał, cholera jasna, no. Już sęp przyleciał, żeby tylko fraga zabrać. Diabąg. No normalnie nie mogę z tych graczy, kurde, arkadowych. Ja pieprzę.
tylko widzi bombowiec, że ktoś goni, nie zostawi, tylko od razu pięciu, kurde, od razu za nim. Gdzie ten Tu-2? Dobra. Jak to wszystko wygląda? Mamy Havoka. Havok jest dla mnie dosyć ciekawym celem. Ja jeszcze się wzbiję, zobaczymy, o co chodzi. Jak widzieliście, bombowiec był bardzo łatwym celem. Może ja, kurczę... jak to się robiło? Tak się robiło przeładowanie. Okej, mam tutaj załogę wyszkoloną, więc... przeładowanie KM-ów trwa 7 sekund chyba, kurczę. Oczywiście szkołę pilota zrobię i tam, ponieważ tutaj za złoto sobie załogę wyrobiłem, więc porównamy. O co chodzi, jest Havok. Okej, 6 km. Polecę w ten sposób. Jest BF-109. Havok jest bliżej ławoczki. No dobra, zobaczymy. Strasznie to topornie mi jakoś chodzi, albo nie wiem. Okej, no dużo panów tutaj jest. Jest 1-7. Kobra. Dobra. No i właśnie... to jest gra na arkadówkach. Gość poleciał na mnie, żeby mnie staranować. Kurde. Dobra, na szczęście mam jeszcze jednego takiego i oto... No, widzę, że B-25 został zniszczony. Znaczy, nie kumam kompletnie, po co taranować przeciwnika. Znaczy, rozumiem, jak ktoś by miał na przykład dwupłatowca, no bo już nie ma innych samolotów i wlatuje w jakiegoś bombowca. No to nawet, powiedziałbym, całkiem interesująca sprawa. Natomiast, kurczę, no, wziął tego Havoka, no i co, żeby kogoś staranować? Nie wiem. Oczywiście ja mogłem w ogóle nie walczyć w ten sposób z nim. Prawda? Tam jest 5 km. Za bardzo rozbici jesteśmy, kurczę. No, latają gdzieś tam z tyłu. Mamy tutaj tego P. Okej, spróbujmy coś tu zdziałać. Jest P-47, są kobry. Najważniejsze to sobie wybrać jeden cel. No dla mnie ta kobra jest tutaj najbliżej. P-40. Dobra, P-36 został sobie z tyłu. Więc ja na niego, kurczę, teraz zlecę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga. Całkiem fajnie. Ucieka, chyba się zorientował. Albo i nie. Uwaga. Dostał. Cel zniszczony. Od razu uciekam w górę. Jeszcze mam, zobaczcie, 500. Spokojnie do 400 mogę w górę pociągnąć. Aż się zeruje. Uwaga, zaraz będzie 400. Jest 400. Teraz sobie spokojnie mogę... Jestem na wysokości 2500 metrów. Obieram sobie następną ofiarę. Niech to będzie ten P-26. Spitfire'a to nie, bo kurde, zrobi jakiś skręt i nic mu nie zrobię. P-26 chłopak tutaj jest. No ale tam się mój zajął, no. Czy tutaj coś mnie ściga? Jest następny Havok. Kurde, no. Mam załadowane, pewnie, może część z was się dziwi, że nie widać moich strzałów. Otóż tuż mam załadowane taśmy do ataku z zaskoczenia, czyli bez pocisków smugowych. Najlepiej mi się gra tymi taśmami. Otóż wymaga to pewnej wprawy... O kurde, no temu panu to nie przepuścimy. Wymaga gra pewnej wprawy, ale po kilkunastu, powiedzmy, bitwach spokojnie dojdziecie właśnie do tego, jak strzelać takimi taśmami. Także jest ok. Czy coś mnie goni? No mam chęć na tego Havoka, ale IU-2 jest o wiele lepszym dla mnie kąskiem.
Zwłaszcza, że potężnie się zbliżam do niego. O, ucieka w górę. Nie, nie, kochany. Absolutnie. Nie ma mowy w ogóle, żebyś mi w górę uciekł. Zbliżam się bardzo, bardzo szybko do niego. Uwaga. Okej. Krytyczne dostał, ale... Kurde, no nie skręca ten samolot tak jak kiedyś. Dobra, no to już mój musisz być. Nie lubię iłów 2. O kurde. No co jest, kolego? Nie, 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 nie. Zapędził się, dobra. 600 mam, spokojnie w górę idę teraz. Może zbyt ostro, pewno zbyt ostro. Ale zrobiliby do 400. Okej. Okay. Już wystarczy. Czyli jak to wygląda? Mam 3 samoloty strącone. No kurde, fajna by była bitwa, gdyby nie ten... Gdyby nie to ramowanie. Dobra, spieprzam do swoich. Mam na ogonie gościa. Ale w dół niepotrzebnie poleciałem. Gdzie on jest? Kobra. Okej. Okay. Lecimy w górę. Na wepie. Zobaczymy, czy ją zostawię. Nie. Zobaczmy, gdzie on jest. Czy na mnie uwziął. Spróbujemy go. Nie, 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 kolego. Nie, nie, nie. Czy ktoś mi w ogóle pomoże? Ała, kurde! Dupa! Znaczy, to czy ktoś mi pomoże było pytaniem, które nie powinno się pojawić właściwie, bo tu nikt nikomu nie pomaga. Okej, okay, słuchajcie, jaka bitwa była, każdy widział. Zniszczyła mnie kobra. Niestety, kurczę, nie potrafiłem jej uciec. No ale coś tam zniszczyłem. Jakieś łatwe kąski były. Samolotem steruje się, kurczę, inaczej, albo ja mam takie wrażenie, że te BF-y teraz inaczej latają. Kurczę, no nie bardzo mi się to podoba. Muszę jeszcze się kobrami może przelecieć, ale oczywiście nie w tym filmie. W każdym razie ten samolot, BF-109, rewelacja, jeżeli chodzi o fan, jeżeli chodzi o prawdziwy taki fan z gry. Serdecznie wam go polecam, jeżeli macie tam niedużo do odblokowania, a czekacie na jednostki lądowe, chcecie sobie gromadzić kasę, to nawet czasami można zarobić. No ja tutaj za dużo nie zarobiłem, ale za bardzo też niczego wzniosłego nie dokonałem. Także taki zarobek dosyć skromny. I teraz, moi drodzy, żegnam się z wami. Do usłyszenia.